kolejnym odcinku Game Troll TV. Co dzisiaj wam przygotowałem? Mianowicie jest to gra, jak sami widzicie, Chaos in the Outworld, co po polsku w wolnym tłumaczeniu znaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polskie Koleje Państwowe i pewnie wiele jeszcze innych by się znalazło. Do rzeczy. To jest gra wydana przez wydawnictwo Fantasy Flying Games. Jest to gra dla 3 do 4 graczy, strategiczna, gdzie wcielamy się w jednego z czterech mrocznych bogów, których zadaniem jest opętanie większej części krainy, zyskanie większej ilości wyznawców. No generalnie nie musimy być w tej grze źli. Kto będzie gorszy, ten wygra grę. Gra toczy się na przepięknej planszy, która przypomina rozwleczoną ludzką skórę, na której wyrysowane są poszczególne krainy. No dobra, to teraz tego młodsi nie będą chcieli. No ale nieważne, ale plansza również jest bardzo kolorowa i gra zawiera bardzo dużo kolorowych znaczników. Przejdźmy lepiej do tego, co jest w pudełku. W pudełku znajdziemy kolorową, dosyć chaotycznie napisaną instrukcję z dużą ilością przykładów. Dosyć duże figurki wyznawców poszczególnych bogów. Karty mocy i zdolności poszczególnych bogów, których moce możemy zwiększać kartami jednostek, jak również poszczególnych mocy. Karty jednostek umieszczamy zawsze na dole. Karty chaosu dla każdego boga zagrywane w trakcie gry. 5 kart dla oznaczenia zniszczonych regionów. Karty Starego Świata, co turę generujące wydarzenia. Wspomniana już duża kolorowa plansza z torem punktowym wokół, a na niej dające się kręcić wskaźniki zagrożenia generujące dodatkowe zdolności dla każdego z bogów. Miejsce na umieszczenie kart zniszczenia w kolejności od 1 do 5. W każdym regionie mamy miejsce na 2 karty chaosu zagrywane w tej turze. Jeśli region zostanie zniszczony, kładziemy na niej karty zniszczenia. W zależności od liczby graczy, miejsce na 7 lub 8 kart Starego Świata. Znaczniki toru punktowego, korupcji, chłopów, zmniejszające odporność regionu i zwiększające. Znaczniki jakichś specjalnych wydarzeń, mocy poszczególnych bogów, bohaterów, znaczników na tor zagrożenia i oczywiście klimatyczne kostki. Kiedy wybierzecie sobie już boga, którego poczynaniami będziecie kierować, oczywiście dostajecie kilka bardzo ważnych rzeczy, czyli dostajecie kartę tegoż boga, karty spaczeń, spośród których losujecie 3, znaczniki, którymi zaznaczacie spaczenie danego regionu, karty rozwinięć, swoją główną kartę, na której zaznaczacie aktualny poziom waszej mocy. Gra toczy się zawsze w kolejności przedstawionej przez twórców, czyli najpierw jest Khorne, później Nurgle, Tshet i na końcu Slaanesh. Pora zająć się planszą. Karty zniszczeń w kolejności od 1 do 5 umieszczamy w tym miejscu. Przy 4 graczach losujemy 7 kart Starego Świata. Umieszczamy w tym miejscu. Jeśli graczy byłoby 3, byłoby tych kart 8. Znaczniki, które pokazują, ile mamy punktów dla każdego z gracza na poziomie 0. Wskaźnik zagrożenia umieszczamy tam, gdzie mamy start. Do tego w losowy sposób umieszczamy na 9 regionach znaczniki 3 kamienia, 4 chłopów i 2 znaczniki szlachectwa. I tak rozłożoną rozgrywkę możemy wreszcie zaczynać. Pierwsza faza, faza Starego Świata, polega na zwykłym dociągu kart i wykonywaniu tego, co tutaj jest napisane. W następnej turze ta karta przejdzie tutaj, dociągniemy kolejną kartę i będziemy wykonywali czynności z tej karty i później z ten, więc tak czy inaczej będzie to obowiązywało przez 2 tury. Czasami możemy, jak akurat jest tutaj, znaleźć takie karty z kometą, która generuje nam dodatkowe wydarzenie i może również spowodować to, że jedna z kart, jeśli miałaby również kometę, mogłaby stąd zniknąć. Kolejna faza losowania. Każdy z graczy może wziąć 2 karty chaosu. Wyjątkiem jest gracz kierujący Tshetem, ponieważ ten gracz może, ale nie musi, odrzucić jedną kartę i dobrać aż do 5 kart na ręku.
kolejna faza, czyli faza przywoływania, gdzie nasi mroczni bogowie będą przywoływać te stworki za koszt podany tutaj, jak również będą mogli zagrywać karty, które mają na ręku. Robimy to zawsze rozpoczynając od Skorna na zmianę poszczególni bogowie, aż ta liczba nie spadnie do zera. Jeśli jeden z bogów miałby załóżmy dwójkę i stwierdzi, że już nic nie chce zrobić, tak czy inaczej spada nam to do zera. Jak to w takim razie wygląda na samej planszy? Na początku gry możemy to zrobić oczywiście, umieścić tego stwora załóżmy tutaj, później tylko i wyłącznie w miejscach, z którymi on ten region sąsiaduje. Jeśli zagrywamy karty, możemy zagrać tutaj, zawsze są tylko i wyłącznie dwa miejsca do zagrania, więc jeśli ktoś zagra nam kartę tutaj, w tym momencie region uznaje się, że już nie możemy więcej kart zagrywać, no i w tym momencie przechodzimy do dalszej części rozgrywki. W momencie, kiedy w dowolnym regionie będą figurki przeciwstawnych bogów, to dochodzi do walki. No i teraz, walka zawsze w kolejności, którą mamy na karcie zniszczenia w poszczególnych regionach. I teraz, w tym regionie mamy figurki, które nam nie generują żadnych kości, ponieważ liczba, którymi kośćmi będziemy mogli rzucić, pokazuje nam siłę aktualnej figurki. Tutaj jest jej obrona. Akurat ta figurka daje nam dwie kości, ta figurka super wymiatacz indoor daje nam figurki 3. No i teraz rzucamy. Każdy wynik 4, 5 i 6 daje nam jedną ranę, więc ta figurka zada jedną ranę. Zadam akurat jej tej, ponieważ to ma jedną obronę, więc już zginie. Teraz rzucamy za indora. Urzesz mordę. Rzucił jedną ranę, więc zada tutaj jeden. Szóstki oznaczają już rany, czyli tutaj jeden i tu będzie jeszcze jedna rana, on ma dwie obrony i oznaczają również, że mogę te kości przerzucić i zadać kolejne. Znowu szóstka, więc ten już by zginął i tak jakby wypadały szóstki, mogę cały czas te kości przerzucać. W momencie, kiedy walka się kończy, zdejmuję figurki i przechodzę do walki następnej lub etapu. Kolejna faza, czyli faza korupcji, składa się właściwie z dwóch elementów. Pierwszym liczymy dominację. Dominacji liczy się koszt zagranej karty plus sztuka figurki, czyli 2, 3, 4, 5, tutaj 1 plus 1, czyli 2. 2 do 5 ten wygrywa. W momencie, kiedy ta liczba przekracza tę liczbę, zyskujemy tyle punktów i automatycznie musimy to zaznaczyć. Również mogą być różnego rodzaju żetony, które będą generowały nam różnego rodzaju zmiany. Ten obniżyłby odporność o 1, ten podwyższył, ten spowodowałby to, że pod koniec tej fazy zginęłaby nam jedna figurka. Z tym znacznikiem, czyli chłopem, musielibyśmy po prostu walczyć. Kiedy obliczymy sobie już dominację, dostaniemy punkty, umieszczamy żetony korupcji za każdego kultystę, który znajduje się w regionie. I tak, tutaj umieszczą się 2, tutaj umieścimy 1. Jeśli w fazie korupcji będzie znajdowało się 12 znaczników poszczególnych graczy, ten region uważa się za zeliminowany. Te kamyki również wliczają się do ogólnej puli. Teraz, każdy z graczy, którzy w tym momencie dołożyli tenże znacznik korupcji, dostanie punkty. Akurat tutaj będą to 4 punkty dla każdego z graczy, który w tej rundzie dołożył znacznik korupcji. W tym momencie ten region uważa się za zniszczony i już nie możemy z niego korzystać. Ostatnia faza zakończenia. Pierwsze, od czego zaczynamy, to usuwanie kart chaosu, które znajdują się na planszy. Jeśli jakaś karta Starego Świata ma taką zasadę, musimy również w tej fazie ją rozpatrzeć. Jeśli jakiś region został zrujnowany, gracze otrzymują również za to w tej fazie punkty. Gracz, który ma najwięcej znaczników korupcji, dostaje punktów w tym wypadku 7, czyli z tego pierwszego rzędu. Drugi gracz otrzymuje drugą liczbę, czyli w tym momencie są to 3. Kolejna rzecz to sprawdzenie, czy przesunęły się wskaźniki zagrożenia, a jeśli tak, to o ile. Umieszczamy na naszej nacji tenże znacznik za każdym razem, kiedy wypełnimy to, co napisane jest na naszej karcie. I teraz, kiedy umieszcza na przykład Kord? Kiedy zabije jedną lub więcej jednostek w jednym z regionów? Jeśli zabije w dwóch, to umieści dwa takie znaczniki. Nurgle umieszcza na przykład, kiedy w danym regionie umieści dwa lub więcej żetonów korupcji. I teraz, jeśli wszyscy z graczy umieściliby tutaj te znaczniki, poruszyliby oni o 1. Gracz, który ma, i wypełniliby oczywiście te rzeczy, które są tutaj napisane, gracz, który ma najwięcej tych znaczników, może jako bonus przesunąć sobie o jeszcze jeden, czyli ma do jeszcze fajniejszą rzecz do zrobienia. Tutaj znajdują się jeszcze takie cyferki, te cyferki są dosyć istotne. W dwóch przypadkach one są uzależnione, kiedy rozpatrujemy karty Starego Świata, czyli te, rozpatruje je zawsze gracz, który ma tę liczbę największą, on to robi, jak również jeśli ten znacznik zagrożenia jest większy, oznacza to, że bohater, czyli ten znacznik, dobiera się do naszych jednostek jako pierwszych i on będzie je wyżynał. Teraz, jeśli to wszystko zrobimy, musimy przejść do tego, czy gra się skończyła, czy nie.
Gra kończy się automatycznie w momencie, kiedy piąty region zostaje zrujnowany i w tym momencie wygrywa gracz, który ma aktualnie najwięcej punktów. Gra również kończy się, kiedy jeden z tych wyczesanych elementów przesunie się na pole zwycięstwo gracza i wtedy gra kończy się bez względu na to, kto ile ma punktów, wygrywa gracz, który w danym momencie przekręcił sobie na to swoje zwycięstwo. Gra kończy się też, kiedy jeden z graczy osiągnie poziom 50 punktów. Kiedy natomiast wyczerpie się 100 z kart Starego Świata, oznacza to, że nasze zmagania były na próżno, ponieważ mieszkańcy tego Starego Świata przetrwali wojnę z nami, no i w tym momencie wszyscy przegrywamy. W tym momencie przejdźmy do podsumowania. Chaos to fantastyczna gra, do której bardzo często będziecie wracać i za każdym razem, kiedy do niej wrócicie i będziecie kierować innym bogiem, siłami innego boga, to za każdym razem ta gra będzie wyglądała inaczej. Do osób, które rozpoczynają rozgrywkę, polecałbym kierować czerwonym bogiem, ponieważ nim gra się łatwiej i łatwiej wam będzie zrozumieć resztę zasad. Jeśli chodzi o wydanie, no tutaj troszeczkę trzeba byłoby ponarzekać. Jeśli chodzi o figurki, które zostały dołączone, one są z jakiegoś tandetniejszego plastiku i z daleka wyglądają bardzo fajnie, ale jak już weźmiemy je do ręki, no to czasami trzeba uważać, żeby szczególnie kultystom nie wypadały te słońca, wianuszki, flagi, nieważne, coś co mają nad głowami. Ostatnia rzecz to do osób, które bardzo często pytają nas w sklepie, czy jest jakaś dobra, strategiczna gra w klimacie fantasy. No właśnie jest przed wami. Jak najbardziej spokojnie mogę ją polecić każdemu fanowi, który chciałby w taką strategię się zanurzyć. A tyle jeśli chodzi o dzisiaj i zapraszam Was do następnego odcinka GameTool TV.